Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez. Dostawca usługi Express Dach. Kompletny dach na Twojej budowie w 72 godziny. Sobota, ostatnia sobota stycznia, 30 dzień stycznia, Milan Cup Schanze, Willingen, baśniowe, zimowe, być może nie do końca, ale na pewno pobielone, jest klimacik taki. Tak, no jest taki zapach, klimat prawdziwej zimy, bo wreszcie szczypie nas mróz w policzki, no w nosy i w co tam się jeszcze da. Jest tak właśnie, pobieliło trochę drzewka, jest po prostu zupełnie inna pogoda, inna atmosfera. Ten taki jesienny trochę front przeszedł wczoraj i w nocy i zmienił się z powrotem w taką typową, porządną zimę, co zwiastuje też spokojniejszy dzień, jeśli chodzi o wiatr i taki bardziej po prostu stabilny. Pytacie o warunki zawsze, jak warunki, to my mówimy jak warunki. Czy będzie bezwiecznie? Absolutnie nie, ale będzie zupełnie, tak się wydaje, inny wiatr niż wczoraj. Tak, no wszystko wskazuje na to, że zmienił się kierunek właściwie o te 180 stopni, więc będziemy mieć wiatr ze wschodu, który z kolei tutaj powinien przekładać się na taki stały podmuch pod narty, który no wiadomo, zawodnicy lubią, ale też który potrafi generować bardzo takie nieprzewidywalne, długie skoki. No i też może wpływać troszeczkę, że jedni będą mieli więcej tego szczęścia i odlecą, drudzy będą narzekać, że jednak im nie powiało, tak jak chociażby Dawid Kubacki wczoraj. Więc no cóż, zobaczymy, to są skoki narciarskie, to jest sport na świeżym powietrzu, więc nigdy nie będzie warunków laboratoryjnych, ale dziś jest naprawdę dobry dzień do skakania i na pewno nie będziemy tutaj mieli większych kłopotów z rozegraniem zaplanowanych serii. Pozwoliłem sobie zerknąć ze 2-3 razy na taką tasiemkę, tam sobie powiewa koło tej drewnianej budki i faktycznie to wygląda na wiatr czołowy, pod narty, więc kto będzie miał szczęście, ten znowu będzie latał daleko. O 15 seria próbna, o 16 konkurs indywidualny. I chyba dobrze, że indywidualny, bo tych drużynowych troszkę za dużo ostatnimi czasy już. Tak, chociaż już się tak jakby prawie z automatu spodziewamy w Willingen, że jest drużynówka, bo już się tak przyzwyczailiśmy. Natomiast myślę, że to dobrze, bo jednak te dwa indywidualne konkursy dają jednak kibicom troszeczkę więcej dreszczyku, emocji. A te drużynówki, ja zawsze mam takie wrażenie, że dzień po drużynówce zawsze jest jakieś takie rozprężenie, bo to jest taki zespołowy na przykład sukces, jak Polacy są na podium i potem z reguły ten indywidualny po drużynówce już jest nie taki fajny, jakbyśmy chcieli, więc może dobrze, że są dwa konkursy, gdzie każdy musi się skoncentrować na swoim własnym występie, gdzie nie ma tego team spiritu aż takiego i cóż, i zobaczymy, jak to się przełoży, bo tak jak cały czas no, widać, że zawodnicy są w dobrej formie, a to, co wyprawiali wczoraj Klemens Murańka i Andrzej Stękała, to po prostu było niewiarygodne. Myśmy aż przecierali oczy ze zdumienia, co tu się dzieje. No bo to, że można tu pobić rekord, to się spodziewaliśmy, ale ciekawe, ile osób by obstawiło, że dokona tego Klemens Murańka. Przy poszanowaniu umiejętności Klemensa, rzecz jasna, faktycznie chwytaliśmy się za głowy z lewej, z prawej strony, no nie wiedzieliśmy, jak reagować. Dokładnie 3 tygodnie temu Polak po raz ostatni indywidualnie stał na podium Pucharu Świata i to jest dobry moment chyba, żeby przerwać tę serię. Andrzej Stękała, liderem Willingen Six. Nie ma sensu przywiązywać wagi do tego, jaka jest przewaga nad Granerudem, nad Eisenbichlerem, bo to jest dopiero pierwsza z 6 serii, ale robi to wrażenie, że Andrzej po raz pierwszy w karierze w tak ważnym cyklu, ważnym, nieważnym, no jest to Puchar Świata, wystartuje w plastronie lidera. No, lidera Willingen Six, no, tak, no, tak, nie tak. Pucharu Świata, ale faktycznie jest to pewien przełom, jest to kolejny krok w karierze Andrzeja i myślę, taki, może to jakieś będzie takie przełamanie, bo on się ciągle kręcił wokół tych miejsc na podium i ciągle czegoś brakowało, żeby w końcu stanąć w tej, na tym pudle. No, miejmy nadzieję, że to się uda. Tutaj ma dwie szanse, bo i dziś, i jutro. I będziemy bardzo mocno trzymać kciuki, bo zasługuje na to i jest na pewno w takiej dyspozycji, że powinien. Chociaż Granerud jest bardzo mocny. I jeśli chodzi o klasyfikację całą generalną tego turnieju, no to jednak mimo wszystko pewnie nadal jest faworytem. Otóż to. I teraz słuchajcie, zaskoczenie dnia. Ciekawe, kto zauważył nasze zmiany. Tyle było komentarzy, nawet po piątkowych seriach. Ale macie tę kostkę obdrapaną, panowie. O, no to masakra po prostu. A myśmy z premedytacją przeczekali ten ulewny piątek, żeby dobry sprzęt dopiero w sobotę wyjąć. No z premedytacją, a trochę też nam się zapomniało. Gdzie... Z premedytacją się nam zapomniało i gdzieś tam nie było czasu. Ale teraz z premedytacją już wygląda to dużo lepiej, więc myślę, że
że jest to dobra zmiana, zobaczymy jak to się przełoży na same zawody, na wywiady, na formę Dominika, bo wiadomo, że sprzęt sam nie skacze, ale myślę, że to dobra zmiana. No, czekamy na komentarze, no, ewentualnie sugestie, bo może jeszcze ten, tutaj sam Adam Buchholz projektował nasze, tutaj logo jest lekko cieniowane, więc widać, że to już jest powiew nowości i myślę, że kolejna zmiana za kilka lat jak nastąpi, to może coś jeszcze tutaj dokręcimy śrubę. Mamy nadzieję też, że wy jako sympatycy skoków narciarskich dokręcicie śrubę w naszej licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy już w niedzielę Wielki Finał. 2800 chyba to była ostatnia ta podbita cena. Co licytujemy w tym roku? Licytujemy nasz wspaniały album Ski Jumping 1920 wraz z plastronem z Pjongczangu, z Igrzysk Olimpijskich. Oba przedmioty podpisane przez kadrę polskich skoczków z Kamilem Stochem na czele, więc naprawdę są bardzo wartościowe i myślę, że to jest wspaniały prezent, czy upominek, czy pamiątka, czy dla każdego kibica skoków, bo jest to coś, co łatwo samemu gdzieś znaleźć, uzyskać i myślę, że warto policytować, zwłaszcza, że cel bardzo szczytny. Tak jest, wosp.skijumping.pl. No i co, my udajemy się powoli do roboty, dzisiaj intensywny dzień, no ale też intensywny dzień sportowo, bo Puchar Świata Kobiet w Titisee-Neustadt po raz pierwszy w historii na Hochfilschanze, no a potem od 16 zawody tutaj na Millenkopfschanze i tam i tutaj tory takie naturalne, lodowe, czyli weekend w stylu retro. Tak, weekend w stylu retro, ale myślę, że nikt nie będzie narzekał, zwłaszcza, że i w Titisee i tutaj warunki znowu wróciły do zimowych bardziej, więc myślę, że może być ciekawie. Będziemy śledzić tutaj oba konkursy, kibicować i paniom, i mężczyznom. No i mamy nadzieję, że będzie fajnie, że czeka nas naprawdę miły weekend z polskimi akcentami. Poprosimy o łapkę w górę za nową kostkę, poprosimy o udostępnianie linku naszej licytacji na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek chcecie i to będzie fajna sobota. Tak jest, trzymamy kciuki za zawodników naszych i żeby to wszystko fajnie wypadło i w ogóle, żeby było spoko. Biało-czerwoni.